Czy wiesz, jakie jest najczęściej pojawiające się pytanie podczas analizy kolorystycznej? Jaką biżuterię mogę nosić? Srebrną czy złotą? Zresztą nie tylko podczas analiz kolorystycznych, dlatego też zapraszam Cię dzisiaj na wideo poradnik, jak dobierać biżuterię do typu urody. Na początku bardzo ważna rzecz. Dobór biżuterii do typów urody należy traktować bardzo z przymrużeniem oka. Nie wierzę w takie zasady, że jak ktoś jest, nie wiem, zgaszoną jesienią, to źle będzie wyglądał w perłach. No, bo myślę, że to jest generalnie, nawet jeżeli ta zasada w wielu przypadkach będzie miała zastosowanie, to też w dosyć sporej ilości przypadków nie będzie miała zastosowania. Odpowiem na początek na to najważniejsze pytanie, dla kogo srebro, dla kogo złoto. Gdybym miała je bardzo uprościć, to mogłabym powiedzieć, że srebro jest dla chłodnych typów urody, czyli dla wszystkich lat, dla wszystkich zim, i złoto jest dla wszystkich ciepłych, czyli wszystkich wiosen i wszystkich jesieni. Mając na myśli wszystkie jesienie, wszystkie lata, wszystkie zimy, mam oczywiście na myśli 12 typów urody. 12 typów urody, czyli system analizy kolorystycznej, który ja bardzo propaguję, na temat którego napisałam książkę Ubierz się w kolor, tajniki analizy kolorystycznej. Link do niej oczywiście jest pod wideo. I jeżeli nie znasz tego podziału, nie znasz tego systemu, to link do wideo o tym systemie 12 typów urody, czyli co nam jest najważniejsze, jest również pod wideo i tutaj się pojawia teraz w karcie. Także do niego warto na początek, zanim będziesz słuchała dalej. Natomiast podział, że chłodne nosi srebrzyste, bo to oczywiście nie musi być srebro, to może być białe złoto, to może być platyna, to może być cokolwiek, coś się błyszczy na srebrno, natomiast złoto idzie do tych, czyli złociste, żółte, idzie do wiosen i do jesieni. Różowe złoto możemy nosić wszystkie. I to można by było powiedzieć, że to jest tak zero-jedynkowo odpowiedzenie, proste, podstawowe odpowiedź na to pytanie, czy srebro, czy złoto. Natomiast można to trochę uściślić i powiedzieć, że tak naprawdę to złota nie powinny, żółtego złota nie powinny nosić tylko chłodne lata i chłodne zimy, ponieważ one mają najchłodniejszą paletę i ta żółtość tego złota im po prostu nie będzie do końca leżała. I odwrotnie, czyli te srebrzyste będą gorzej wyglądały na ciepłych wiosnach i ciepłych jesieniach, czyli typach urody o najcieplejszych paletach. I tak jak powiedziałam, nie można do tego podchodzić bardzo serio, ponieważ jeżeli ciepła wiosna ubierze sobie małą jakąś bransoletkę czy mały pierścioneczek, który jest z białego złota, no to przecież świat się nie zawali i spokojnie można nosić. Trzeba pamiętać raczej o tym, że czym większa powierzchnia tego złota czy tego srebra, czyli tego srebrzystego albo złocistego, żółtego, to ma to większe znaczenie. I oczywiście to nie tyczy się tylko biżuterii. Jeżeli chcesz sobie kupić sukienkę w cekiny i one będą złote, a jesteś chłodnym latem albo chłodną zimą, no to może być to kiepskie rozwiązanie. No i odwrotnie, tak? Czyli te zasady, pamiętamy, czym większa powierzchnia, tym większe zastosowanie ma ta zasada. Początkowo przygotowując się do tego filmu, a właściwie nagrywając pierwszą wersję tego filmu, miałam taki pomysł, żeby omówić całe spektrum biżuterii, czyli nie tylko złoto, nie tylko srebro, do wszystkich typów urody, ale okazało się, że wyszedłby film bardzo, bardzo długi i może nie każdy miał cierpliwość, żeby go oglądać, więc postanowiłam podzielić to na grupy właśnie wiosenne, letnie, jesienne i zimowe. I ponieważ teraz jesteśmy w sezonie jesiennym, to zacznę od jesieni, a następne wideoporadniki będziemy nagrywać w kolejności. Co kilka tygodni będą się one pojawiały na blogu i tutaj na kanale na YouTubie. Jeżeli chodzi o jesienie można by było powiedzieć z taką dużą taką granicą tolerancji, bo to też tak jest przymrużeniem oka, to są te typy urody, które lubią rzeczy zimiste. Kolory ziemiste, kolory ziemi, jesienne kolory. Jeżeli pomyślimy sobie o aurze jesiennej, no to oczywiście mamy coraz krótsze dnie, czyli te kolory są dosyć ciemne, bo mamy mało światła. Jest bardzo dużo takich w palecie rudości, kasztanów, brązów, zgniłych zieleni, takich żółtych jesiennych liści. Wiecie, złota polska jesień. Mamy dynie, mamy oberżyny, mamy śliwki, robimy powidła śliwkowe, jemy drzemy truskawkowe, które zrobiłyśmy czy wcześniej, czy ogórki kiszone, które wcześniej ukisiłyśmy. Wszystkie kolory są
są właśnie takie dosyć ciężkie i mocno związane z ziemią. Jesień jest taka strukturalna. Jeżeli ktoś będzie nosił sztruks, to najczęściej będą to jesienne typy urody, bo mają po prostu do tego zamiłowanie, do takiej miękkości, do ciepła, do wełny, do otulania się. I dlaczego ja o tym mówię w spektrum, jakby w kwestii biżuterii? Ponieważ biżuteria też wizualnie może być taka zimna, a może być ciepła. I na pewno, jeżeli myślę sobie o takiej najzimniejszej w swoim odbiorze biżuterii, to będzie to biżuteria, która jest osadzona w czymś srebrzystym, czy to będzie srebro, czy takie błyszczące białe złoto, i będzie miała kamienie, które są przezroczyste, czyli mogą to być diamenty, mogą to być cyrkonie, jakieś szkiełka, cokolwiek. I czym większa ta biżuteria, czyli na przykład jakaś kolia, albo taka wielka bransoleta, albo kolczyki wiszące, które są takie naprawdę no, wysadzane jakimiś kamyczkami, takie srebrzysto-błyszczące, wiecie, takie aż po prostu dające po oczach, jeżeli tylko jakieś światło na nie wpadnie, to jesienie najrzadziej będą wybierały taką właśnie biżuterię. Dużo częściej do jesieni dobiera się coś, co jest drewniane, coś, co jest bursztynem. Jeżeli to już są kamienie, to raczej to nie są takie przezroczyste jak szkiełko, tylko raczej są to kamienie, które są całe czerwone. To mogą być topazy na przykład, tak? Czyli takie kamienie, które są kamieniami czy tam półszlachetnymi, czy szlachetnymi, ale nie są przezroczyste, ale też korale, drewniane korale, czy właśnie robione z jakiegoś kamienia, rzeczy, które są nieprzezroczyste, czyli nie przepuszczają światła, nie mają tego skrzenia, iskrzenia, nie wiem, czy to jest po polsku nawet, ale mam nadzieję, że wiecie, o co mi chodzi. Czyli takie rzeczy, które są bardzo takie miękkie, rzemyki, cała jakby skórzana taka nieobrobiona biżuteria, która będzie w kolorze naturalnej skóry, zamszowa biżuteria, to wszystkie jakieś takie bransolety, tego typu ozdobniki, czy to przecież to mogą być broszki, które będą zrobione z jakichś drewnianych elementów, czy z elementów skórzanych, najczęściej takie właśnie miękkie, takie kojarzone z ciepłem, bo wychodzące z natury rzeczy będą najbliżej dla jesieni. Kolejny wideoporadnik będzie o zimach na ten temat, także zapraszam, na pewno w następnym naszym cyklu nagraniowym będziemy ten temat poruszać. Także ja dziękuję za dzisiaj i do zobaczenia następnym razem.